Cześć Wam. Dzisiaj fajny odcineczek. To, co faceci lubią najbardziej, czyli prosta mechanika, ulepszanie swojego samochodu. Pokażę Wam, jak zainstalować Oil Catch Tank, czyli separator oleju po polsku, czyli taki sposób, żeby zniwelować ilość nagaru powstającego w naszym silniku. Każdy samochód potrzebuje Oil Catch Tanka, czy to nowa benzyna z bezpośrednim wtryskiem, czy to diesel, czy to samochód sportowy, ma trochę inny może ten Oil Catch Tank. Ale każdy tego potrzebuje. A ponieważ jest to urządzenie tanie, bo kosztuje niewiele ponad 200 zł, porządnej polskiej firmy, to i szybko się je instaluje, to uważam, że, że fajnie takie coś mieć. Za chwilę na tym silniku pokażę Wam, jak zdejmuję rurę od dolotu, która doprowadza powietrze do turbiny, i zobaczycie, dlaczego jest Wam to urządzenie potrzebne. A zanim zaczniemy merytorykę, to jeszcze proszę Was, żebyście zostawili suba, lajka i komentarz, żebym wiedział, że moja praca ma jakikolwiek sens. Dobra, jedziemy z tematem. Na początku trochę potrzebnej teorii do tego, żeby zrozumieć po co jest to urządzenie w ogóle. To jest Ford C-MAX 2, ma silnik 1.6 TDCi, 115 koni, bardzo popularny we wszystkich fokusach i innego rodzaju Fordach, w Wolwiaczach. Zobaczcie, powietrze do tego silnika idzie nam tędy, tędy, tędy przez filtr powietrza, tędy przewodem i na turbinę. W fajnym miejscu jest turbina, bo łatwo można ją wyciągnąć. I teraz o co chodzi? Tu mamy odmę, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej, i teraz stąd mgła olejowa z wilgocią, czyli z takimi, takie odparowany olej z wilgocią. Są zasysane pod ciśnieniem tutaj z turbo. No też, też, też tutaj jest ciśnienie. Są wypychane, zasysane przez ten przewód, przez tą rureczkę i idą nam tutaj do dolotu. Tutaj odpowietrza się nam skrzynia korbowa. Wszystkie elementy metalowe w silniku, tutaj przez właśnie tą rureczkę, idzie to sobie tu. Czyli idzie tak naprawdę ta mgła olejowa i wilgoć do turbiny. Jaki jest z tym problem? Problem jest taki, że my tego oleju w turbinie mieć nie chcemy. Nie chcemy mieć tej mgły olejowej, tej wilgoci, dlatego że ona się tutaj skrapla w zimne dni, czy też przy zgaszeniu tego wyłączeniu silnika, ona się tutaj będzie skraplała, tu się będzie osadzała i potem jak powietrze nam tędy wejdzie, to wszystko nam będzie szło na turbinę do dolotu. I potem na przykład dziwimy się, że dlaczego tak zanagarowane są nowe Silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem. Właśnie takie zjawisko występuje. Oczywiście ta mgła olejowa z wilgocią, które tutaj się skraplają, to nie są jedyne przyczyny powstawania nagarów w silniku. Jest jeszcze przecież EGR, który, <gry> przez który silnik oddycha nam jakby brudnym powietrzem, brudnymi spalinami. Ale zainstalowanie tego urządzenia pozwoli nam pozbyć się chociaż części. Tych szkodliwych oparów oleju, które tam właśnie prosto nam idą w turbinę potem do, do lotu. Teraz, żeby nie być gołosłownym, że coś tutaj się zbiera, czy coś tutaj się znajduje. Ten olej, tam mgła olejowa i tak dalej. To ja to po prostu rozbiorę i wam pokażę. To nie jest ustawka. Ja tego nigdy nie zdejmowałem, nie odkręcałem w tym silniku, ale mam doświadczenie z poprzednich silników. I wiem, że no, ten dolot mnie nie zawiedzie przed wami. I musi tu być. Musi tu być trochę oleju z tej odmy. A jeszcze zdejmując to, powiem wam, że są takie silniki, które bardzo mocno rzucają tym olejem. To są na przykład. Pamiętam z Volkswagena, z Audi 2.0 ALT 130 koni benzyny. Patrole też z silnikami 3-litrowymi. Eee, e, 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 tak, patrole i chyba hmm, Terrano miały taki problem z silnikami 3-litrowymi, ale nie tylko, bardzo dużo silników ma ten problem. W zasadzie to każdy, tylko jedne rzucają tutaj bardziej inne mniej. Patrzcie, rura zdjęta. Tan, 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 nie wiem, czy to będzie widać. Nie chcę tego wylać. E, e, e. Zaraz, zaraz. To może tak. Położę to i wam najadę na to telefonem. Zrobię to w ten sposób jednak, że po prostu to wyleję. Przejdę z tym na stół i to wyleję i zobaczycie. Nie mam kartki papieru. Dobra, na tą a mam jakąś kartkę. Dobra. To wylejemy to na papier. Uwaga, uwaga, komisyjnie. I nic nie leci. Nie żartuję. Patrzcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Olej w czystej postaci. A tu jeszcze on tak wszedł głęboko, nie chce, nie chce to się wylać. To wszystko idzie nam na turbinkę do dolotu. Proszę bardzo. Po to jest Oil Catch Tank, żeby to wszystko wyłapać, zatrzymać w sobie, przefiltrować ten olej, znaczy przefiltrować, on się tutaj, ten olej, ta mgła olejowa skropli i tutaj zostanie, naszym zadaniem będzie tylko Raz na jakiś czas po prostu z, z upuszczenie tego oleju, ale to zaraz wam pokażę dokładnie. Idę się jeszcze poznęcać nad tym, poczyścić tę e, rurę od dolotu. A jeszcze wam pokażę, jak tutaj to wygląda. O! Tu! Patrzcie! Mokro. I od razu wam powiem, że to nie jest. Nieszczelność turbo. Bo gdyby to była nieszczelność turbo, to tego by było jeszcze więcej. I jakbym e, odetkał, jakby czy tam zdjął po prostu ten dolot, to by się tutaj wylało oleju. Tak wyglądają nieszczelności turbo. Natomiast to też nie jest oznaka niesprawnej odmy, tylko to jest po prostu normalne funkcjonowanie odmy tyle się tu tego zbiera. A, zaraz może jeszcze zerknę przy okazji w turbinę, bo może będzie widać, jak wyglądają łopatki, bo fordy są dosyć niechlubne pod tym kątem. Zaraz zobaczymy. Zanurkowałem sobie do turbiny i nie wiem, czy to widzicie, ale łopatki mają takie mnóstwo śladów od jakiegoś syfu mnóstwo takiego wypiaskowania i tego również się spodziewałem, bo fordy mają dosyć. Delikatne te kierownice, bardzo często po prostu zwykłe, jakieś takie mikro piaseczki, tutaj przez filtr się dostaną, i już tak wygląda nasza turbina. Czy coś z tym trzeba zrobić? Ja uważam, że nie. Póki nie daje błędów, póki ma moc, hmm, póki jakoś tam nie świszczy, póki nie wydaje metalicznych dźwięków. To na razie jest jeszcze taki standard, powiedzmy, dla silnika, który już swoje przejechał, a przejechał już chyba 230 tysięcy kilometrów ten samochód. Dobra, to teraz na szybko rozbiorę separator oleju i trochę Wam o nim opowiem. Ok, separator jest polskiej firmy, która się nazywa, pokażę Wam tutaj, ProPerfect. Można ich znaleźć, można znaleźć te separatory na stronie. Tutaj też Wam pokażę blow-off. Ja wrzucę do opisu link do tych separatorów i będziecie mieli 10% zniżkę na nie, na hasło Kalwat, czyli moje nazwisko, pisane z małej litery. Dlaczego akurat taki, a nie Chińczyk? Bo wy, wy wiecie, Chińczyki też można kupić takie separatory. Kosztują około 50-60 zł, ale, ale. Chińczyki są ze słabej jakości materiałów, a tu jest takie aluminium, jakieś, jakieś nazwy, nawet nie znam tej nazwy, które jest zwane aluminium lotniczym, bardzo wytrzymałe tutaj też jest fajnie wszystko solidnie zrobione, tutaj jest śruba do upustu tego oleju, jak już będzie, jak już się będzie zbiornik przepełniał. Tutaj też jest taka podziałeczka, gdzie jak będzie nam olej tutaj zapełniał, to będziemy widzieli skalę. Także wszystko tu gra, a co najważniejsze, to jest środek, bo te separatory chińskie, które możecie kupić, to są puste w środku. To jest po prostu zwykła taka pucha. Eee, a potrzebne jest coś potrzebna jest jakby taka siateczka, po której ta mgła olejowa będzie sobie spływała, czyli na niej się będzie skraplała do tego, do tego filtra. Ja Teraz jak to się zajmuje. To tak, zaraz tu wszystko rozbiorę. No i tak to wygląda już rozebrane. Tutaj zobaczcie, będzie sobie powietrze z odmy wchodziło. Tu się będzie skraplało do środka na tej siateczce. Tu będzie wychodziło nam z powrotem już oczyszczone powietrze do dolotu. No i co? No i tyle. Takie proste urządzenie. Firma Pro Perfect, made in Poland. A jeszcze muszę wam wspomnieć o tym, jak zamówić takie urządzenie. Takie urządzenie możecie zamówić, ale musicie Podać tutaj średnice, średnice, no nie tutaj, tylko tutaj Średnice tego miejsca, tego wyjścia z odmy, albo tutaj ewentualnie są różne, każde auto ma różne, oni są na to przygotowani, oni mają z różnymi tymi średnicami, akurat do Forda są 30 mm, tutaj jest 30 mm. Jeszcze ważna kwestia, jakich przewodów użyjemy? Użyjemy takich przewodów silikonowych, z kauczuku silikonowego wzmacnianymi tutaj na tych lamelkach. Problem jest z tym trochę w Fordzie, żeby znaleźć takie przewody o średnicy 30 mm. A firma Motolife takie posiada. U nich zamówiłem też, dostaniecie do opisu. Link do tych przewodów są różne długości, różne średnicy, także każdy dla siebie pewnie znajdzie. Ja trochę za długie zamówiłem, bo nie wiedziałem jeszcze jak to będzie, będę montował, ale jakoś tam je potnę i jakoś tam będzie. One są odporne na temperatury okresowo do 230 stopni. Nadają się do użytkowania też właśnie w przypadku odmy. Jakiś tam turbosprężarek w przypadku prowadzenia powietrza są oleje odporne, ropoodporne, także śmiało możemy je zamocować do naszego układu. Nawet fajnie będą wyglądały, bo są takie ładne niebieskie. Także polecam Wam je w zakupie. Jeszcze jedna kwestia odnośnie zamarzania bo niektórzy mnie pytali, a czy to nie będzie zamarzało? No, w takim przewodzie na pewno to nie będzie zamarzało, bo tutaj przekrój jest bardzo duży. Chodzi o to, że w zimie, jak jest zimno, żeby ta wilgoć po prostu nam nie przymarzała. Możemy to zrobić tak, żeby ten nasz separator był niżej niż odma. Wtedy jak coś będzie spływało, czy tam zamarzało, no to już w, tej, w tym separatorze jakieś tam masełko może się będzie tworzyło. Ale tak to to nie uważam tego za jakiś tam poważny problem. Na pewno nie przy takich grubych przewodach. Gdyby to były rzeczywiście jakieś takie bardzo cieniuteńkie przewody, no to rzeczywiście, gdyby tu coś się zatrzymało, zablokowało, zamarzło, no to mogłoby Wam, nie wiem, wywalić bagnet w niektórych silnikach, a w innych wydmuchać uszczelkę pokrywy zaworów. Ale nie sądzę, żeby coś takiego miało miejsca, bo jeżeli na tych przewodach do separatora by się to stało. To znaczy, że już wcześniej pewnie by się to stało przy seryjnej, seryjnej odmie. Tylko no może będziemy musieli przerobić jakiś uchwyt, ale to zaraz zobaczymy. Zobaczycie przebitki z tego i potem wam pokażę, jak to wszystko na końcu finalnie wygląda. Jak zdjęliśmy ten gumowy wąż z odmy, to okazało się, że tu jednak nie jest przekrój 30 mm, tylko jest jakieś 23 mm. Także wykorzystamy sobie tą oryginalną rureczkę, ten oryginalny przewód od Odmy, a drugi będzie ten, bo tutaj jest, tutaj jest 30 i tutaj pasuje to. Trzeba skrócić. Mhm. Zbliżamy się do końca pracy. Tej pracy było trochę więcej niż myśleliśmy, bo trzeba było dorobić tutaj taką blaszkę. Tutaj odpowiednio ją ukształtować, żeby weszła na zbiorniczek płynu hamulcowego. Oprócz tego, czy jakieś problemy? No, szkoda, że mi się tutaj nie udało tego niebieskiego założyć, bo by to jeszcze ładniej wyglądało. A tak, wszedł fabryczny przewód od od odmy, bo tak jak Wam mówiłem, tutaj średnica się różni od tej i tutaj nie jest 30 mm. Jeszcze jest jeden problem, czy problem, czy to jest problem, No zaraz sobie z nim poradzimy. Otóż osłona tutaj silnika plastikowa haczy nam Tutaj, w tym miejscu. Jeszcze w sumie nie powiedziałem ważnej rzeczy, że w każdym silniku wygląda to podobnie. Może nie taki sam jest układ jak tu, ale w każdym tutaj na pokrywie zaworów będziecie gdzieś mieli takie kółeczko, które jest odmą. Musicie znaleźć tylko, yy, gdzie ta odma łączy się z dolotem powietrza, no i pomiędzy tym zamocować. Ten separator. Także no w, w każdym silniku będzie to inaczej wyglądało, ale jest ta sama zasada działania. Przerobiliśmy już tą plastikową osłonę silnika, i całość wygląda w ten sposób pięknie. Jeszcze tutaj daliśmy pianeczkę z firmy ABM, taką kauczukową. Która jest niepalna, żeby wiecie, jakby były jakieś drgania, żeby nic tutaj plastik do tej, do tej rury nie dochodził. Tak to wygląda. Praca skończona, dokładnie zajęło to godzinę 47, myślałem nawet, że będzie szybciej. Skala trudności, tak 3 na 10, bo jednak jakąś tam szlifiereczkę trzeba było mieć, kawałek blachy. Fajny dostęp jest i to taka jest przyjemna praca, nic takiego. Nic takiego, co byśmy się bardzo ubrudzili, czy pokaleczyli, czy gdzieś tam musieli, nie wiem, jakieś lagi robić do odkręcania, kombinować. Przyjemna robota na wierzchu. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, link do tego separatora oleju macie w opisie. A to jest naprawdę dobry polski separator. Różne są rodzaje sportowe, niesportowe także tam Wam na pewno doradzą. Link do tych przewodów niebieskich fajnych. Też macie w opisie. Ja kupiłem dwa, ale tak naprawdę okazało się, że potrzebny mi jest jeden, a tak naprawdę to nawet nie cały, bo go po części skróciłem. Kupiłem sobie 35 cm, a potrzebne mi było z 25 cm. W tym odcinku to już tyle. Zapraszam na kolejne, bo będzie też zawsze coś o mechanice, o motoryzacji, także, także to, co lubimy najbardziej. W następnym odcinku, na przykład, pokażę Wam, jak zakładam sportowy filtr, do, filtr powietrza do Skody Superb 2.0 TDI, jak robię chip tuning, sprawdzam czasy przyspieszenia przed, czas przyspieszenia po. Także coś tam się zawsze będzie działo. Będziecie mieli też rabaty na różnego rodzaju usługi. Planuję niedługo pokazać, jak wygląda adaptacja skrzyni w biegu w DSG, bo wiemy, że bardzo nisko zmieniają biegi. Przez co nie mamy, jakby nie wykorzystujemy pełnej mocy samochodu, z, robi nam się nagar, e, też niszczymy tą skrzynię, także to będzie w następnych odcineczkach. E, tymczasem dajcie suba, komentarza i lajka, żebym wiedział, że ta praca ma jakiś tam sens, że, że nie robię tego po prostu da marne. Trzymajcie się, nareczka.